Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Witam wszystkich bardzo serdecznie po tej stronie Del Toro, a to jest pierwszy odcinek do naszej kolejnej serii Let's Play Gun, czyli dosłownie tłumacząc na polski broń. Jest to gra westernowa, grałem w nią kilka lat temu na PlayStation. Z tego co pamiętam, naprawdę bardzo mi się podobała, jednak nie wiadomo jak będę patrzył na nią teraz. O co chodzi głównie w grze? Głównie w grze chodzi o to, że biegamy sobie kowbojem i strzelamy się z Indianami i no szczerze nie pamiętam zbyt wiele o tej grze, no ale spróbujmy. Zabili coś. Dobra, nowa gra. Szaleństwo, spoko. Ja gram na normalnym, nie będę się jakoś tutaj wywyższał. Czy będą polskie napisy? Czyż możesz? Nie. Przecież to ma być polska wersja, ale nic nie wiadomo. Może nawet dubbing będzie. No, a dojrzałem sobie ten filmik, bo on naprawdę nic nie... O. Nic nie oznacza. Montana, 1880. Nazywam się Galton Wade. Razem z ojcem polowaliśmy na dla parowców pływających po Missouri. Nie takie złe życie, o ile nie przeszkadza ci rozpoczynanie każdego dnia od kopniaka swojego staruszka. Śmieszne, śmieszne dosyć. No i co? Zaczynamy w jakimś lesie, budzimy się w lesie z kondomem w dupie, albo z jakąś wielką dzidą. O. Dawaj, kopniaka w dupę. Jak widzicie, od razu można zauważyć, że gra nie zaskakuje swoją grafiką. No w końcu wiadomo, 2005 rok, no to dosyć stara gra. Dosyć bardzo stara gra. Dobra, teraz... Dobra, przebiegnę sobie jeszcze ten kawałek, zobaczę jak mnie ogólnie słychać na tle tych wszystkich dźwięków. Dawaj, staruszku, biegniemy szybciej. O, to co mówiłem. Grafika nie zaskakuje. Jednak, no, da się przeżyć. Nie narzekajcie. Nie o grafikę w grach chodzi, prawda? Ale chodzi o klimat i ogólnie o tą fabułę. There is an elk or something like that. Tra-t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 a. Jej. Got him. Got him. Tak właściwie to wydaje mi się, że moje gadanie tylko przeszkadza w tej grze tak naprawdę. Przepiórka. Czyli on wypłosi tą jaskółkę, czy tam tą przepiórkę, a ja mam je wystrzelać. Kliknij lewy przycisk myszy razem z przyciskiem wyciągnięcia broni, aby wystrzelić. Kliknij albo to. Jest jedna. Tak, nie trzeba tutaj dokładnie celować. Wystarczy, że mniej więcej tak. Że w nie, że w celowniku. Ech, kurde. Że w celowniku nam się pojawi jakiś cel i po prostu. Oj. Reflex, what the fuck. Tak, to jest cheaterski tryb, w którym można zabić wszystko na strzała i na dodatek. Zastrzelono wszystkie przepiórki, jej. Możemy w tym trybie zabić wszystkich na strzała. No i ogólnie nie fajnie. Znaczy pewnie fajny tryb, pewnie bardzo się przyda w przyszłości. Ale to troszeczkę dziwne. O, wilki! Jeju, wilczki przybiegły. Zabiję je z pistoletu. Ciach, ciach. Wow. Mangy bastards. Idź za business. Aby napić się z butelki i zregenerować zdrowie. Ja nie muszę na razie. Mam full zdrowia. Właśnie, co z interfejsem? Ej, no kurde. Idź. Bo nie mogę przejść. Bo wystroszysz stodę.
A może byś się przejął trochę mną i jak spadnę, to wiesz, mogę się zabić. Nie, nieważne. Naszego ojca to nie obchodzi. No i co mam zrobić? Nedzie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, ty cholero jedna? Głupia. A, tu stoisz, dobra. Jak się w ogóle skrada? Z, aby spojrzeć przez celownik. Spróbuj teraz. Jep. Jeden. Jeszcze drugi. Jeszcze dwóch tam gdzieś biega chyba. Tam jest... O, jest. Łosiu. Hej. What the fuck? I tu jeszcze jeden. Cicho. Nie ma. Zabijam wszystkie. Okej, staruszku, dzięki za troskę. Wilki, znowu, come on. No, tym razem mamy jego życie, czyli pewnie jakieś silniejsze będą, albo nie wiadomo. A, po prostu przybiegły do padliny. Okej. To jest proste. O, tam jeszcze kilka biegów. Uwielbiam. A, biegną. Jej. Use your knife when they get in close. Ja się smyszę, że jak przybiegną blisko. Better than hell. Make sure every last wolf in the area is dead. Wow. Gdzie on jest? That seems to be the last of. Spoko. Jeju, filmik. Coż my tu będziemy mieć? Wow, te tekstury. Ach, piękne. Coś. Ooo, misio, to bird. Kurde, wydaje mi się, że jest troszeczkę za głośno, tak jak siebie słyszę tutaj w głośnikach, znaczy nie w głośnikach, tylko ten. Jak to wziąć, F. O shit, wow, po ile ja w tym biję. Strzały w głowę, o, strzały w głowę zadają dużo więcej, jej. Zdychaj, bitch. Wow, trochę głośno było. Kończyłeś misję, jej. Kontynuuj, dziękuję. Tam, taradam. Nie powiedział piękny karabin, znaczy tak dosłownie tłumacząc to powiedział, że nie byłem się z twoim karabinem. Fajne teksty, tak. Przez cała ta gra wydaje mi się taka klimatyczna. Znaczy nie wiem jak na razie, dobra. Najpierw się przejedziemy w ogóle do miasta. Chyba teraz właśnie będzie... Siądziemy na kunia. A nie, teraz parowiec, dobra. Teraz parowiec, zrobię jeszcze parowiec i na tym skończę. Parowiec nie jest wcale taki krótki, jak wam się może wydawać. Tam, tam. Gun. Aha, czyli to było takie wprowadzenie do gry. Nawet ten napis Gun się nie postarali, no ale dobra. Nie na to trzeba patrzeć, prawda? Muzyka w tej grze jest przeepicka. Bardzo mi się podoba. Taka poważna, nie wiem jak to nazwać, kurde. Dobra, filmik. Wait here. Hi, lady. Be back in a moment. Idzie zarywać. Where is it? The safe? Masz to? To. Zawsze się mówi to. Oj, staruszek coś knuje. Pytanie co? Jeszcze nie wiem co z tym zrobię. Cóż to może być? Snujcie domysły. Teraz podchodzi czarny pan. Pan obdarzył cię talentem snajperskim. Ale cycki. Sirs. Ale Lizus, on już widzę, że coś knuje. Szczerze nie pamiętam w tutaj w ogóle fabuły. Zna się na ubiorze ty. No i co, dalej filmik. Alright. Teraz z tego co pamiętam... Albo dobra, nie będę tutaj nic spoilerował.
Idźmy grać. Nieładnie. O! Ależ go pierdzielnęła. No. Okej. Spoko, rzucił ją toporem, a ona nawet głową nie ruszyła. O. Wow. Dużo ich. Pozabijali wszystkich. Oh my god. Ale sieczka. Płyną. Incoming, piraci. Item. Czemu nie może powiedzieć od razu, o co chodzi? Bo znajdźcie item. They're everywhere. By napić się. No ale ja nie chcę pić, no Jezu. Daj mi. Oj. Kurde. Po prostu pięknie. Skoczyłem przez przypadek zamiast nacisnąć alt. Wow, ile on żyje? Wow. Spadaj. Here's your knife when they get in close. Oj. Something's wrong. The steamer's slowing down. Coś nie tak, parowiec zaczyna zwalniać. They jammed the rear wheel. Zablokowali tylne koło. Free up that wheel, Cole. O Jezu, muszę na dół zejść. Come on. No już biegnę, ojcze. When you find your health starting to drop, look for a flash. Wow, to jest dopiero uzbrojenie, pistolet. Znaczy nie pistolet, tylko nóż. I nóż. Podstawowe uzbrojenie pirata. Jakie wychylenie. White men turn savages? Where are they from? A co tam? Kombo do wybicia z broni białej. Jej, buteleczka. Help! Co oni tam z nią robią? W sumie ta gra jest chyba 18+, więc można się wszystkiego spodziewać. Zdychać. Wow. Ciebie się nie spodziewałem. Okej. Okay. Są deski blokujące tylne koło. Dobra. F. Boom. Ło! Ale power. O, nawet ładnie się kręci. Płyniemy. O, parowiec, o! Działko, jeju! Bum, bum! Jeju, strzelam z działka! Ach, te wybuchy! Ach, te przelatujące pociski przez ten! Wow, nie rozwalać mnie tu, parowca! O, sama łódka płynie. Spoko! Ej, no what the fuck, trafrzesz! No, dziękuję. O, jak się buja to działo trochę. Ła, te wybuchy. Ależ akcja. Oh yeah. Kocham to. Jeb. Stąd to też do nas strzelają? Nie, wydawało mi się. Jej, chwila ciszy. Wtedy już mieli. Czekajcie, to jest 1000. To jest chyba 1700 albo 1880. No w sumie to wtedy już mieli takie, ej, oni jednak do nas strzelają. W sumie już wtedy mieli taką technologię, że tak powiem. O, to jest głupie. Przepłyniemy, ale i tak pewnie zniszczą nam statek. No, już zniszczyli mostek, pilota. Jest na górnym pokładzie. Dużo ich tam. Wow, na strzała. Spoko. Już mi się w ogóle z pistoletem nie opłaca strzelać. Wow, zginę zaraz. Jep. To znaczy Cole. To jest chyba moje imię. Albo jak kurde jakiś... Nie wiem. Zwrot tylu dzieciaku albo coś takiego, synu. Możliwe. Cole. Nie, Cole to raczej... Wow. Cole to zapewne moje imię. Bo... No inaczej po prostu byłoby to ten, wiecie... Przetłumaczone. C. To kocham w C. Ciach. Okej, spoko. Ciach. Fine shooting, Cole.
Here they come. Yep. 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 Wow. No, skąd teraz przyjdą? I don't fear anything. I'm not fear about anything. Oj. Sorry. Oj, czulku. O, naboje. Wow. Full. They're coming from both sides. Jaki fajny dźwięk, jeju. No questions. Teleport. Lubię teleporty w takich grach. Help me out, Cole. No jestem tu przecież, nie musisz się tak drzeć. Matka, jak to jest proste, chyba sobie zmienię poziom trudności. O, coś teraz... Pierdzielnie, nieważne. Filmik. Znowu. Too late. That preacher killed it. Son of a bitch is leading the ambush. Son, listen close, cause there ain't much time. I've done my best to raise you right, but all your life I've been lying to you. The boilers are gonna blow. Yes, quick, for your take matko. This. That's a token to the Alhambra, the cat house in Dodge City. Go there and ask for Jenny. I ain't leaving you, Pa. God damn it, that's what I'm trying to tell you. I ain't your father. Oh. Powiem szczerze, przykro prawda dowiedzieć się od swojego ojca, że nie jest waszym ojcem. Colton, czyli my się nazywamy Colton. Alright. Logo gry. Jej. Pewnie to ma jakieś ten głębsze znaczenie. Ogólnie. No, to jest pewnie jego pociąg. I to jest ogólnie znak pewnie całej tej organizacji, która będzie próbowała zdobyć przedmiot. Failure was not an option. Price must be paid. Ojojojojoj. On chyba tętnicę przeciął. Nieciekawie. Ojojojojoj. O, jakiś pan bezdomny. Przynajmniej na takiego wygląda. Meant no harm, friend. I thought for certain you were dead. Who are you? Friends call me Honest Tom. Uczciwy Tom. I need to get upriver. Steamboat's been ambushed. The Morning Star? Hell, it was 3 days ago. Were you aboard? Oh, hate to tell you, friend, but no one survived. Renegades got them all. Scalped every man, woman, and child. Bloody savages. Oh. Where's Dodge City from here? Through the pass, about a day's ride to the ferry boat. That horse for sale? In a hurry, huh? I don't blame you. If I had me a token to the Alhambra, I'd be in a hurry too. Alhambra. You look to be a sporting man. Care to wager? Go ahead, kid. Stick your toes in the stirrup. Okej, okay, wydaje mi się, że już dość długo to nagrywam, tak więc w tym momencie skończę ten odcinek. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku z naszej serii Let's Play Gone. Napiszcie mi, co myślicie o tej grze. Czy... Oj, tak, piękne niebo. Lepiej popatrzę na... No, dobra. Popatrzę na bohatera, on tu jest chyba jako jedyny dobrze zrobiony. No, jak możecie, to napiszcie mi, co myślicie o tej grze, czy warto ją nakręcać. Od razu mówię, że fabuła jest naprawdę dosyć ciekawa, z tego co pamiętam, jednak no, zawsze mogę się mylić. No, dobra. To tyle ode mnie. Pozdrawiam. Trzymajcie się.